Środowy mecz z rezerwami Śląska-Wrocław zapowiadał się na hit 10. kolejki trzeciej ligi. Pierwsza połowa stała na bardzo wysokim poziomie. W ekipie Spolkowic zadebiutował wychowanek klubu mający za sobą występy w Ekstraklasie Kamil Wacławczyk. Już pierwszy kontakt z piłką zawodnika zakończył się bramką dla drużyny gospodarzy. Polkowiczanie prowadzeniem nie cieszyli się zbyt długo, bo już 6 minut później wyrównującego gola strzelił Artur Łuczkiewicz. Wrocławianie, w szeregach których wystąpiło kilku zawodników znanych z boisk Ekstraklasy, poszli za ciosem i 4 minuty później objęli prowadzenie. Po stracie drugiego gola polkowiczanie starali się przejąć inicjatywę i odrobić straty. Niestety w 26 minucie było już 3-1 dla przyjezdnych. Pomimo straty trzeciego gola polkowiczanie ambitnie dążyli do celu i kreowali grę. Ich starania przyniosły efekt i w 28 minucie młodszy z braci wacławczyków Dawid umieścił piłkę w bramce rywali, zmniejszając prowadzenie rezerw wrocławskiego Śląska. Jeszcze przed przerwą stoper KGHM Zanam doprowadził do wyrównania, po raz trzeci umieszczając piłkę w bramce drużyny Śląska-Wrocław. W pierwszej połowie mecz był bardzo dobrym, stojącym na wysokim poziomie sportowym widowiskiem. Niestety po zmianie stron tempo gry ewidentnie spadło, a sytuacji do zdobycia gola oba zespoły miały niewiele. Ewidentnie obie drużyny skupiły się na tym, aby bramki nie stracić i to im się udało. Warto wspomnieć, że od 55 minuty polkowiczanie grali z przewagą jednego zawodnika po tym, jak czerwoną kartkę ujrzał Paweł Kochut. Pomimo tego polkowiczanom nie udało się zdobyć zwycięskiego gola. Sama nazwa Śląsk-Wrocław to jakoś tak na nas wpływa, że trzeba się mobilizować. Też to zespół był z tej górnej połowy, gdzie też się będzie biło jakieś tam wyższe cele. Nie wiem, czy awans, czy... No, ale tam schodzą też zawodnicy z pierwszego zespołu. Dzisiaj też chyba było ponad 10 zawodników z pierwszego zespołu. Też taki fajny mecz, bo pierwsza połowa, wymiana poszła z jednej strony na drugą, fajne akcje, bramki, no ale też podjęliśmy rękawice, też przegrywaliśmy 3-1, nie odpuściliśmy, tylko poszliśmy też jedna bramka, druga, trzecia i cieszę się, że ten remis jest, ale choć no, szkoda, że po tej czerwonej kartce nie ruszyliśmy do przodu, ale trzeba szanować, co się ma. 6 bramek do przerwy, tutaj ludzie, którzy oglądali ten mecz, ostrzyli sobie zęby na tą drugą połowę, a w drugiej połowie ta gra zarówno z jednej, jak i z drugiej strony trochę klapnęła. No klapnęła, no też dużo siły poszło w tej pierwszej połowie. Druga połowa się tak ułożyła, no ale 6 bramek w pierwszej połowie, no dawno chyba w Polkowicach tak nie było, takiego wyrównanego meczu. No mam nadzieję, że będzie więcej takich mecz i że więcej ludzi będzie przychodziło na nasze mecze, wspierało nas. Wszystkie bramki strzeliliście w tej jakby w górnej części placu gry, powiedzmy, bo wszystkie bramki padły gdzieś tam z dośrodkowań, uderzenia głową. Jakoś specjalnie pracowaliście nad tym elementem? Nie, no mamy w zespole zawodników dobrze grających głową, też dobrych zawodników, którzy potrafią tą piłkę nam wyłożyć w pole karne. No też, co mam jeszcze powiedzieć? A jak się gra u boku brata? No dawno z nim nie grałem, no mam nadzieję, że Kamil nam pomoże w osiągnięciu jak najlepszego wyniku, ale wiem też, że stać go najwięcej, że to nie jest jakiś tam poziom, który go jakoś tam zaspokoi. Mam nadzieję, że znajdzie spokojnie klub w Ekstraklasie, bo to jest jego miejsce, a my będziemy tutaj się dalej rozwijać, pracować, nie? Nad sobą. Wejście do drużyny w każdym razie miał dzisiaj idealne. No wiadomo, podejrzewam, że to był chyba pierwszy kontakt z piłką, od razu gol, no to fajne otwarcie, powrót do Polkowic. Po remisie w meczu z rezerwami Śląska-Wrocław polkowiczanie mają na koncie 19 punktów i zajmują w tabeli trzeciej ligi 5. miejsce. W najbliższą sobotę zmierzą się na wyjeździe z Iranką Rzepin.